Dzień dobry Państwu. Ronald Lasecki przed kamerą. Tym razem również udało mi się opanować instalowanie Skype'a na telefonie, w związku z czym od tej pory będę mógł również się Państwu pokazać, a nie tylko występować jako głos. Proszę Państwa, taki krótki komentarz na temat pewnej afery, która się przetoczyła przez świat polskiego sportu, polskiej piłki nożnej, również przez świat mediów społecznościowych. Afery związanej z piłkarzem Maciejem Rybusem, który grawszy wcześniej w zespole Lokomotiv Moskwa, zdecydował się po zakończeniu kontraktu, zdaje się, podpisać kontrakt tym razem z zespołem Spartak Moskwa. No, nie jestem biegły, ani nie jestem kibicem piłki nożnej, w związku z tym nie chciałbym się tutaj wymądrzać na temat tych wszystkich kwestii klubowych. Bardziej chciałbym się skupić na reakcji świata politycznego na ten transfer, na tę decyzję polskiego piłkarza, reakcji, która no, budzi zażenowanie, proszę Państwa, parlamentarzystów, byłych sportowców, deputowanych skądinąd z ramienia Platformy Obywatelskiej, z ramienia Koalicji Obywatelskiej, pana Pawła Papkę, pana Tomasza Frankowskiego, którzy sugerowali, że no, tenże sportowiec nie powinien już dla siebie mieć, nie powinno być dla niego miejsca w reprezentacji Polski, no, co oczywiście jest jakimś absurdem, ponieważ jakby pomimo różnych konfliktów pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską, konfliktów politycznych czy konfliktów geopolitycznych, niezależnie od tego, jak się na te spory zapatrujemy, dotychczas było tak, że świat kultury, świat literatury, świat sportu, świat stosunków takich międzyspołecznych pozostawał jakby na uboczu tych konfliktów. Mówiono, że z Rosją jako państwem jesteśmy skonfliktowani, co prawda nie zgadzamy się z nią na płaszczyźnie ideologicznej, na płaszczyźnie pewnych paradygmatów, tak, my jesteśmy demokratyczni, liberalni, prozachodni, racjonalistyczni, Rosja natomiast jest jakimś archetypem autorytaryzmu i irracjonalizmu, ale pomimo tego, że się z Rosjanami nie zgadzamy na polu polityki, to cenimy, nie wiem, Lwa Tołstoja, cenimy Mussorgskiego, tak, cenimy balet rosyjski, muzykę rosyjską, literaturę rosyjską, możemy rozmawiać z z przedstawicielami ludu pokrewnego, ludu słowiańskiego. Tymczasem w ostatnich latach, mówiąc wprost, proszę Państwa, zarządów PiS, nie sugeruję tutaj, że to jest wyłącznie dzieło tej partii, bo chociażby wymienieni przeze mnie przed chwilą Paweł Papke i Tomasz Frankowski są, jak wspomniałem, deputowanymi PO, no i to właśnie z ich ust padły najostrzejsze słowa, takie najbardziej jadowite wypowiedzi pod adresem Macieja Rybusa, ale no faktem jest, że to jednak za rządów obecnej ekipy poziom degeneracji stosunków polsko-rosyjskich no sięgnął również tego poziomu, właśnie tej płaszczyzny kultury, płaszczyzny relacji towarzyskich, międzyspołecznych. Pojawiły się kuriozalne głosy o wyrzucaniu dzieł klasyków literatury rosyjskiej z bibliotek prywatnych, nawet poszczególnych osób, tak, o tym, że nie można odgrywać utworów klasycznej muzyki rosyjskiej w polskich filharmoniach, czy wreszcie, że sportowcy polscy, aktorzy polscy, ludzie kultury polskiej nie powinni występować właśnie w Rosji. No to jest oczywiście już jakby przeniesienie konfliktu politycznego, konfliktu ideologicznego na poziom no pewnego odruchu, nie zawahałbym się tego określić, rasistowskiego, ponieważ już nie Rosja jako wspólnota polityczna, ale społeczeństwo rosyjskie, tak, naród wielkoruski, możemy powiedzieć, naród rosyjski stają się przedmiotem nienawiści. No i to jest coś, co powinno nas skłonić raczej do refleksji nad samymi sobą, nad refleksji nad tym, gdzie, w którą stronę nasz naród zmierza, co się stało z
naszym poczuciem przyzwoitości, powiedzmy, naszym poczuciem jakichś takich standardów etycznych, których, jak się wydawało, no, powinien przestrzegać każda wspólnota z naszego kręgu cywilizacyjnego. Tymczasem żadnej takiej refleksji, proszę Państwa, nie ma. To jest przerażające moim zdaniem. Tak, no więc proszę Państwa, żenujące jest też, że Kościół rzymskokatolicki, który no z definicji powinien występować jako strażnik pewnych standardów moralnych, jako kustosz wzorców moralnych, ideałów moralnych, który powinien naród polski no właśnie umoralniać, tym razem wydaje się zawiódł. Jest o tym bardziej uderzające, że gdy polską granicę wschodnią szturmowali nielegalni migranci, to w świątyniach katolickich odprawiano msze za tak zwanych uchodźców. No, była to dosyć kontrowersyjne stanowisko w świetle tego, że polska straż graniczna musiała po prostu fizycznie bronić naszej wschodniej granicy przed tak zwanymi uchodźcami. Tymczasem w momencie, gdy no, dochodzi do ewidentnej eskalacji tak zwanej mowy nienawiści adresowanej wobec wszystkiego, co jakkolwiek związane z Rosją, w tym również do Polaków, którzy utrzymują jakiekolwiek kontakty z Rosją, jak pan Maciej Rybus, no Kościół milczy. Podczas gdy powinien właśnie dziś zabrać głos i stanowczo powiedzieć, że stanowczo oświadczyć, że tego rodzaju wypowiedzi, tego rodzaju mowa nienawiści wobec rodaków, nawet nie motywowana politycznie, bo przecież Maciej Rybus najprawdopodobniej nie ma żadnych poglądów politycznych, o czym za chwilę, ale motywowana próbą polityzacji tego, co jest poza polityką, no jest po prostu nie do przyjęcia, że to, co robi obecna ekipa rządząca, ekipa pisowska jest absolutnie absolutnym naruszeniem standardów moralnych, wokół których powinien we wspólnocie, w narodzie katolickim panować konsens. Jak wspomniałem tutaj, jakby pojawiają się pewne wątki takie, no można powiedzieć, subpolityczne, podpolityczne. To proszę Państwa, widać było w uzasadnieniu tej decyzji o pozostaniu Macieja Rybusa w Rosji, przedstawionej przez jego menedżera Mariusza Piekarskiego, który na Twitterze, zdaje się, wypowiedział się, że chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie Rybusa. Rybus ma małżonkę, Rosjankę, ma dwoje dzieci, które się posługują, które no, mają paszporty rosyjskie. Według właśnie Mariusza Piekarskiego z tytułu przynależności narodowej mogło im grozić w Polsce niebezpieczeństwo, mogły im grozić w Polsce nieprzyjemności. No, w świetle tego, jak się kształtuje stosunek Polaków do Rosjan, jak on ewoluuje w kierunku takiej właśnie już plemiennej nienawiści, można by powiedzieć, wydaje mi się, że w tych słowach jest sporo racji i to uzasadnienie no, posiada cechy słuszności. Powinniśmy je potraktować z pełną powagą. Tymczasem, no proszę Państwa, przedstawiciele ekipy rządowej, tak co najciekawsze, no nie tylko powiedzmy minister właściwy dla sportu, Kamil Bortniczuk, ale również osoby takie jak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Paweł Solok. No to jest samo w sobie żenujące, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wypowiada klubowej sportowców, czy wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz w tej sprawie zabrali głos. No i tutaj były te Państwa głosy jak najbardziej żenujące, ponieważ ze strony pana Kamila Bortniczuka no, padło takie zdanie, że Maciej Rybus, cytuję, wybrał kasę i spokój w domu. No pal sześć o tę kwestię tak zwanej kasy, że się tak kolokwialnie wyrażę, ale no, jeśli chodzi o jakby
napiętnowanie owego spokoju w domu, to proszę Państwa, no, wydaje mi się, że nie tylko dla mnie jest tutaj, nie tylko mi się nasuwa taka myśl, że no, pan Kamil Bortniczuk ingeruje najzwyczajniej w mir domowy pana Macieja Rybusa, no bo co się kryje za tymi słowami, no, że pan Maciej Rybus powinien wybrać raczej, nie wiem, konflikt z małżonką, jakiś światopoglądowy, z dziećmi, nie wiem, może rozstanie nawet w imię tego, aby solidaryzować się ze polską linią wrogości wobec Federacji Rosyjskiej. No to jest już przejście z poziomu politycznego na poziom tego, co zdecydowanie niepolityczne, z poziomu polis na poziom ogniska domowego. Niedopuszczalne. Te dwie sfery są rozdzielne i to, co jest standardem w relacjach domowych, nie powinno być przenoszone na poziom polis. To, co jest z kolei standardem na poziomie stosunków politycznych, nie powinno być rządzić naszymi relacjami domowymi i no te relacje powinny się rządzić oczywiście, powinny być porządkowane oczywiście przez zupełnie inne czy rodzinnej małżeństwi, prywatności, autonomii rodziny wobec wspólnoty politycznej, wobec tego, co społeczne. Zresztą była utrzymana wypowiedź wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wspomnianego Marcina Przydacza. Pozwolę ją sobie zacytować in extenso, żeby dać Państwu jakoś tak, jeżeli ktoś nie czytał oczywiście. Mówi mianowicie, czy pisze raczej pan Marcin Przydacz, nie ma już nic bardziej żenującego niż zasłanianie się dobrem rodziny, te dwa słowa, dobro rodziny ujęte w cudzysłów, gdy chodzi po prostu o duże pieniądze, o krwawe pieniądze. Mam nadzieję, że nie będzie już dla niego, czyli dla Macieja Rybasa, miejsca w reprezentacji. Gra z orzełkiem, to słowo w cudzysłowie, na piersi to honor i tylko dla takich, którzy to rozumieją. Otóż no, jakby występuje tutaj, mamy tutaj mężczyzna dbający o bezpieczeństwo swoich najbliższych, głowa rodziny dbająca o bezpieczeństwo żony, dzieci, no, zasługuje na miano człowieka honoru. No jest to oczywiście coś zupełnie kuriozalnego. To jest, można powiedzieć, no, elementarny, najbardziej podstawowa warstwa męskości, tak rozumianej jako pewna formacja duchowa, jako pewna antropologia filozoficzna męskości rozumianej właśnie no, na sposób dojrzały, tak jako budowa rodziny, jako dbanie o bezpieczeństwo, o tę rodzinę. Insynuowanie tu jakichś kwestii interesownych no, jest próbą relatywizacji owej dbałości o rodzinę właśnie. Sugerowanie, no, że ktoś taki pozbawia się honoru jest kuriozum zupełnym, dlatego że byłoby dokładnie odwrotnie w sytuacji, gdy pan Maciej chciałby dobro swojej rodziny. Zgodziłby się na to, żeby jego żona, jego dzieci były poniżane w imię jakichś tam, nie wiem, idei Międzymorza, tak, czy idei kordonu sanitarnego, idei, nie wiem, rozprucia Rosji po szwach narodowościowych, czy co tam sobie neopiłsudczykowska ekipa rządząca wymyśli w tej chwili, albo raczej skopiuje od swoich przedwojennych prekursorów, czy raczej no, nie wiem, ludzi, których epigonami de facto jest, no byłoby, świadczyłoby oczywiście o Macieju Rybusie jak najgorzej. Tymczasem on ustawił tę hierarchię wartości we właściwy sposób, to znaczy to, co jest dla niego wspólnotą fizyczną, wspólnotą najbliższą, małżeństwo, dzieci, rodzina, rola ojca, rola męża, rola opiekuna gniazda domowego, tak, rola obrońcy najbliższych postawił na pierwszym miejscu. I to, że ze strony partii konserwatywnej nominalnie, tak, bo Prawo i Sprawiedliwość się jako takie właśnie ugrupowanie prezentuje, dochodzi do takiej uderzenia de facto w sferę właśnie rodziny, w sferę ogniska domowego, w sferę w mir domowy Macieja Rybusa. No jest zupełnie według mnie dyskwalifikujące dla tej ekipy. Dotyczy poniekąd
pana Pawła Solocha, szefa BBN-u, który no, również zaapelował o odwołanie Macieja Rybusa z reprezentacji. Zwrócił się tutaj do pana Czesława Michniewicza, aby się tym zajął właśnie. Cóż, no, mamy do czynienia z bardzo daleko idącym zdziczeniem obyczajów, tak mógłbym to podsumować. Niestety obejmującej dużą część naszej wspólnoty narodowej, ale no nie wysnuwałbym stąd wniosków, że to sam jakby naród polski, samo społeczeństwo jest tutaj głównym winowajcą. Wśród powiedzmy ludzi o poglądach niedemokratycznych, ja do takich należę, podkreśla się rolę elit w kształtowaniu światopoglądu. No i proszę Państwa, no, elity mamy takie, jakie mamy. Elity medialne, elity polityczne. W tym przypadku, jak powiedziałem, cała odpowiedzialność spada niewątpliwie na PiS i na prawicę okołopisowską, no bo to oni rządzą. I to za ich rządów to zdziczenie obyczajów się pojawiło jako pewien jakiś taki no, quasi-rasistowski odruch w stosunku już nie tylko do wszystkiego, co rosyjskie, ale również do tych rodaków, którzy nie powielają narracji rządowej no, w odniesieniu do wrogości wobec Rosji. Rzecz jasna, no, gdyby rządziła PO, najprawdopodobniej wyglądałoby to podobnie. Wspomniałem, że Tomasz Frankowski, Paweł Papke, parlamentarzyści PO nie ustępują tutaj politykom PiS-u, no ale PiS ponosi odpowiedzialność większą, ponieważ jest partią rządzącą. No, jaki stąd wniosek, proszę Państwa, no, że zarówno PiS, jak i PO nie tylko politycznie, ale również moralnie się skompromitowały. I nie tylko politycznie zatruły naszą wspólnotę narodową, ale również moralnie ją trują. I że to już nie dotyczy tylko sfery stosunków zagranicznych, sfery polityki, ale również próbują skłócać rodziny, tak jak w przypadku pana Macieja Rybusa i jego małżonki. No to jest coś, co dyskwalifikuje te formacje polityczne, coś, co powinno być dla nas jasnym sygnałem, że dla tych ludzi nie powinno być miejsca w życiu publicznym, bo najzwyczajniej nasz naród rozkładają od wewnątrz i demoralizują go, psują go moralnie. Na koniec jeszcze taka refleksja bardziej ogólna. Ja, jak powiedziałem, nie jestem jakimś fanem sportu, znaczy kibicem sportowym, może w ten sposób to określę. Nie śledzę rozgrywek sportowych. Dlaczego? No, szczególnie w przypadku piłki nożnej wydaje się, że mniej już chyba mamy do czynienia ze sportem, bardziej z polityką, ideologii zachodniej, propagandy ideowo-popkulturowej, piłkarze klękający przed czarnoskórymi, prawda? Reprezentacje państw skonfliktowanych z Zachodem wykluczane z rozgrywek sportowych, wymuszanie deklaracji polityczno-ideologicznych na sportowcach. No, czy to jest jeszcze sport, czy to jest już polityka i socjomanipulacja? Moim zdaniem mamy do czynienia już w coraz większym stopniu z tym drugim. I no, tak jak na przykład, nie wiem, produkcji filmowych Netflixa, raczej normalny człowiek unika ze względu na wtręty ideologiczne tam już bardzo takie jednoznaczne, to wydaje mi się, że sport, ten zachodni sport zmierza w tym samym kierunku z ideałami olimpijskimi, z ideałami antycznej Grecji, już niewiele ma to wspólnego. I no, tą refleksją chciałem się z Państwem podzielić. Uwagę, do następnego razu. Czołem Wielkiej Polsce.